Cześć, witam się z Wami na kanale Milion Laszy, z tej strony Marta i zapraszam Was na nowe cienie marki Didots. Swatche, będziemy razem wspólnie robić paletki, układać kolorystycznie, to później zrobię ten oto właśnie makijaż i podsumuję, powiem, czy formuła się zmieniła, czy nie, czy nadal są to cienie warte Waszej uwagi. Serdecznie Was na ten film zapraszam. Rozpakujemy sobie, słuchajcie, paczkę od Didots. Ja przygotowałam swoją też paletkę, wzięłam już, bo wiem, że muszę jakieś roszady zrobić, więc wzięłam paletkę, biorę pensetę też i będę jakieś roszady robiła między paletkami. Dlatego, że zakupiłam 12 cieni i będę chciała jakoś stworzyć kolorystycznie po prostu paletki. Jezu, nie mogę się wysłowić. Oto i one, oto moje zamówienie z Didots. Znajdują tu się wszystkie najnowsze kolory plus dwa starsze już, które w kolekcji są od dawna, były przecenione i takim to sposobem, z tego co wiem, mam wszystkie cienie z Didots, jakie Didots ma. Do tego zamówiłam też dwie właśnie paletki magnetyczne. One są świetne, te paletki. Bardzo fajnie są wykonane i bardzo dobrze się z nich korzysta. Są też z lusterkiem. Bardzo proste wyjmowanie. Naprawdę są świetne, więc ja kupiłam sobie dwie, no bo 12 cieni. Za wszystko zapłaciłam, słuchajcie, 240. Za wszystko zapłaciłam 249 zł. Także no dużo, niedużo, no dwie paletki magnetyczne, więc myślę, że katastrofy nie ma. I tu dostałam taką kartkę od nich, że paczkę przygotowała mi Magda. Tutaj są wszystkie dane do nich oraz na końcu, że dziękujemy za wybranie Didots Cosmetics, produkt, który otrzymasz w dłoni. Tworzymy z ogromną pasją, starannością i zaangażowaniem, by zapewnić Ci dowolność wyboru w kreowaniu swojego wizerunku. Twój zakup wspiera polską, niezależną markę beauty. Cieszymy się, że nasze produkty trafiły do Twojej kosmetyczki i mamy nadzieję, że sprawią Ci wiele przyjemności. Nasze kosmetyki powstają z myślą o potrzebach użytkowników, więc Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeśli masz jakieś uwagi, zachęcamy do przesłania nam takiej informacji w jednym z naszych kanałów social media lub mailowo. Magda, Agata, Mateusz. To jest trójka właścicieli tej marki. O tej marce już wspominam od jakiegoś czasu. Mam, tak jak mówię, ich cienie i uwielbiam. Więc stwórzmy sobie teraz te właśnie paletki. Myślę, że z tej paletki wyjmę pewnie jakieś, no żeby już stworzyć nudowe, bo wszystkie prawie cienie są w kolorystyce nude. Oprócz tak naprawdę tych dwóch, te dwa właśnie sobie domówiłam. To jest taka oberżyna. No i tu jest jakiś taki błysk, którego też nie mam, więc zobaczymy, ale najpierw zajmijmy się tymi nude. I tu najpierw muszę stworzyć historię kolorystyczną na jedną paletkę, jak chciałabym, żeby wyglądały te paletki, więc może najpierw sobie to porozkładam, to wezmę na bok i sobie je porozkładam, żeby wiedzieć, co bym chciała z czym połączyć, nie? Także tak, dobra, to jest to, 10 cieni. I teraz to jest, słuchajcie, brownie, to może tak, brownie i może ten cinnamon roll oraz dwa błyski chcę, żeby były w tej paletce. Honey glaze. Dobrze, niech będzie honey glaze. Co to jest? To jest chocolate truffle. Dla mnie to jest troszkę chłodniejszy cień. No od tego brownie to jest troszkę też chłodniejszy cień. To już mamy cztery. I dwa,
4, 6 i ja myślę, że to będzie ta druga paletka, a tą paletkę, jeszcze tu jest taki jasny cień, który mógłby ją, ale właśnie nie, bo chcę, ponieważ to są takie chłodniejsze, mam wrażenie, jednak cienie i do tego może tak, ten zamienię na ten, o, i w ten sposób to zostawię, a do tego, słuchajcie, wyjmę sobie ten jasny do tej paletki i ten właśnie jasny. O, one są też takimi chłodkami i do tej paletki uzupełnię tą paletkę już po prostu tymi dwoma cieniami. Także to będzie, to jest cień Bored, nudzić się. O, idealnie tu się wpasuje. Oraz cień Worried bodajże, tak, Worried. Martwić się. Więc. Ale jestem podekscytowana, słuchajcie. I ten powinien być przy tym kolorze. I się tak zastanawiam, bo może po prostu. To sobie poprzesuwam o. To sobie poprzesuwam o. I ten tutaj włożę i będę miała już taką fajną historię kolorystyczną, tak mi się przynajmniej wydaje, że spoko to wygląda. To tę paletkę mamy i tej dzisiaj nie używam, tej paletki dzisiaj nie używam, tylko zajmę się tymi cieniami, więc skoro tu już dwa leżą wolno, to sobie je włożę i teraz tak, tu włożę sobie jasny. Tu włożę sobie ten cień. Będą tu dwa błyski w tej paletce. Ten tu. O. Ciemny. Teraz właśnie ten brownie. Ten brownie włożę sobie. Ten brownie włożę sobie tu. I teraz błyski, ciemny błysk na dół, a ten jasny błysk po prostu na górę. Może powinnam ten jasny tu wziąć. To jest ciemne. No źle. Źle go włożyłam. Czekajcie, czy go wyjmę. Powinnam go wyjąć. I już wszystkie w tą stronę układam, to niech będzie, chociaż wszystkie powinny być w tą stronę ułożone, ale jakoś nie wiem dlaczego, zmieniam ich logo po prostu. I ostatni i ostatni cień to jest właśnie ten jaśniutki, który wkładam tu. Dobra, tak by wyglądała, słuchajcie, ta paletka, jedna z tych paletek z tymi cieniami. A teraz zróbmy sobie drugą paletkę i druga paletka, zaczniemy od jasnych. A tu już niech będzie tak, jak to powinno iść. Tam już poprzemieniałam, to niech będzie. Teraz następny, jasny, też tu. Teraz jasny błysk. Jasny błysk. Teraz błysk ten Honey Glaze. To jest, nie wiem, jakaś chyba perła. Zaraz będziemy wszystko swatchować. Wszystko będziemy zaraz swatchować i zaraz będziemy patrzeć, jakie to jest. Tu damy ten ciemny. I ostatni, jaki został. No i to wygląda tak. Totalnie nudowa, piękna, piękna podstawowa paletka. Dobrze, to zaczniemy od tego.
To przesłuczuję Wam też te już moje stare, które mam. To jest taka szarość, ale bardzo, bardzo fajna. Teraz ten błysk. O, wiedziałam, że to będzie coś pięknego. Przepiękne to jest. Dobra, teraz następny. No, taki jest neutralny, ale troszkę jakby w stronę chłodniejszą. To jest taki płatkowy, to są takie błyski ich właśnie taflowe. O, jest przepiękny i się mieni na pomarańczowo-zieloną. Słuchajcie, to jest taki duochrom, bym powiedziała. To już też ten szary Wam zrobię. O, to jest już taki mocniejszy szary. No i ten ciemny mi został. Ciemno-brązowy. Konkret kolor. Także tak by moja paletka, jedna z nich się plasowała. Czyli jest trochę taka chłodno-neutralna. Piękna moim skromnym zdaniem. Dobra, dalej. Zmyję to i zrobimy swatche drugiej. Teraz będę tu swatchowała. I teraz tak, ten najjaśniejszy. O, jest super idealny dla mnie. Wydaje się, że to jest idealny beż dla mnie. Teraz błysk. Przepiękny. Pod palcem jest taki gruby. O Jezu, jak to się mieni. Przepiękne. Jak to będzie wyglądało na oku. Cudownie. Teraz... taki też dosyć jasny, ale on jest chyba taki najcieplejszy z nich wszystkich, się wydaje. Właśnie ten. Mam nadzieję, że Wy to widzicie. Tam mi było łatwiej to pokazywać. Teraz to jest jakaś taka właśnie a la perła, coś takiego. Piękny. Piękny. Czekajcie. Może to jakoś... tak pokażę. Przepiękny. Całe się błyszczy. Dalej ten brązik. Wszystko jest masełkowe, słuchajcie, pod palcem. One takie te cienie są. O, jest przepiękne. Jest przepiękny ten cień. Zobaczcie sobie. Cudo, po prostu cudo. I ostatni cień to jest ten ciemny. To jest chocolate. On jest taki chłodniejszy. Ten powinien być w tamtej palecie. Może pozamieniam? Ten jeszcze raz zesłoczuję. No, ten jest, wydaje mi się, że chłodniejszy. Powinien być bardziej do tej palety. Zaraz to zmienię. Zamienię te dwa, bo zdecydowanie to widać. Dobra, słuchajcie, zmienię to. I co? I zabieramy się za makijaż. Pomalujemy się sobie tymi cieniami. Mam problem dzisiaj z oczami, ale ważną rzecz muszę dzisiaj nagrać na panieński. I później jeszcze to zmontować, więc mam kupę roboty, ale makijaż jest mi potrzebny też, żeby nagrać właśnie ten później filmik i też chciałabym nagrać coś jeszcze na YouTube. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie, ale jestem zachwycona i teraz mam dylemat, dlatego że to są dla mnie takie idealne palutki. To są dla mnie takie idealne, słuchajcie, paletki teraz do dziennych makijaży. One wyglądają przepięknie. Nie wiem, co zrobić z Cosmic Brushes, czy po prostu iść w to. Nie wiem, jutro jest w Cosmic Brushes sprzedaż, a jeszcze jest lunch i też nie sprawdzałam na Monolicie, kiedy jest lunch, bo chciałam z Monolitu zamówić, bo tam jest taniej przesyłka i tak naprawdę nie wiem, nie wiem jeszcze, jaką podejmę decyzję. W każdym razie dzisiaj się maluje D-Dots i o D-Dots to ja Wam już mówiłam i mówiłam i nie będę się już rozdrabniała na te kwestie.
Natomiast co? Sięgam po pędzel i to będzie taki normalny, słuchajcie, film z makijażem, gdzie po prostu bawię się nowymi cieniami i wezmę sobie... myślę, że wszystkich cieni nie użyję, ja wiem mniej więcej jakie to są cienie, więc zrobię dzisiaj sobie tą paletką makijaż. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już paluchów nawsadzałam do tej paletki, o Boże. Wezmę sobie ten jako cień, jako transition cień, czyli najpierw go położę powyżej załamania, jako cień bazowy, na którym będę sobie pracowała. I jest przepiękny. Niby jasny, ale jest idealny na transition. Właśnie się zastanawiam i myślę, że nią chyba zrobię sobie makijaż na wesele, bo tu mam troszeczkę ich chłodków i czego tam potrzebuję, to naprawdę wszystko jest. Także ja mam przygotowaną bardzo mocno dzisiaj powiekę, bo mam ją po prostu przypudrowaną na maksa. I one, no tego pigmentu też pewnie nie będzie, nie wiadomo jak widać, ale ja chciałam dzienny makijaż zrobić, no bo tak jak mówię, jeszcze muszę ponagrywać. Ale się pobawimy. Chciałabym Wam powiedzieć, że bardzo długo czekałam, aż ta marka coś wyda i już teraz mam tak naprawdę wszystkie ich cienie i jestem zachwycona, bo ja uwielbiam z nimi pracować i nagrałam Wam taki film. W przyszłym tygodniu będzie z rankingiem palet, po które najchętniej sięgam od stycznia do czerwca, do połowy czerwca 2024. Robiłam sobie takie notatki, więc to był bardzo prosto nagrać ten ranking, bo ja już się do niego przygotowywałam od początku roku. Widziałam, że taki ranking Wam zechcę zrobić po pół roku. I też to dla mnie taka jest informacja. Dobra, miziam się jednym cieniem, bo oczywiście gadam do Was. I w tym właśnie rankingu też mówię Wam o tym, że czekam w ogóle na tę przesyłkę, bo nagrywałam go dosłownie wczoraj, a postanowiłam, że dzisiaj nagram Wam jednak na gorąco. Dzisiaj jest czwartek, dzisiaj dostałam to, dzisiaj się maluję i dzisiaj ten film obejrzycie. Także to, co usłyszycie w rankingu, to jest już niejako po ptakach. I chciałam Wam też powiedzieć, że wezmę sobie, słuchajcie, teraz ten cień jako załamanie powieki. I chciałam Wam jeszcze teraz powiedzieć, że jeżeli chodzi o nowości perfumowe w niedzielę, to nie będzie. Będzie inny film, dlatego że nie ma nowości. Nie wychodzą tak naprawdę nowe perfumy, nie mam o czym mówić, no więc no po prostu. Przygotowywałam się, usiadłam wczoraj, myślałam, że właśnie Wam zrobię to, ale niestety nie mam o czym opowiadać, więc nie ma to sensu, tak? I zobaczymy sobie, słuchajcie, zobaczymy sobie, jaki ten jest beżek. Wydaje się być idealny po prostu dla mnie. To jest taka śmietanka. Idealny. Idealnie się wtapia. Idealnie, moim zdaniem. Czyści tę strefę. Pięknie wygląda. Jest niewidoczny, ale robi to, co ma robić po prostu. Jeżeli chcecie rozdymić czy cokolwiek, to jest naprawdę fantastyczny. Teraz sięgnę po ten najciemniejszy cień. To zamieniłam właśnie. Wydawało mi się, że ten jest chłodniejszy, a tak naprawdę na swatchu wyszło totalnie odwrotnie. I lecę z przyciemnieniem tylko zewnętrznego. Ale to jest idealna paleta. Właśnie nie wiem teraz, co z tą Cosmic Brushy zrobić. Mam mało czasu, żeby się zastanowić. Naprawdę bardzo mało. Możecie mi powiedzieć, bo przecież ja to dzisiaj nagrywam, dzisiaj Wy to obejrzycie, więc możecie mi powiedzieć, czy nowe palety neutralna. Nowa paleta, bo tą Cool Neutrals nie jestem zainteresowana. Tylko
Nutrals, jakoś tak to się nazywa. Jestem zainteresowana. I mając te palety, nie wiem, czy po prostu to mi nie wystarczy już, bo mam też w Didots kolorowe cienie i można to przepięknie łączyć. No i dobra. I tak by to wyglądało. Wezmę teraz jeszcze ten jasny cień i tym jasnym cieniem przejadę sobie po powiece, tu gdzie nic nie mam. I teraz można zobaczyć, jak bardzo go widać, jak jednak robi robotę. Ale na ciemnej karnacji jest za jasny zdecydowanie. No i dobra, i teraz na środek powieki nałożę ten, czyli użyję wszystkich cieni. No o to mi chodziło, żeby przynajmniej z tej paletki użyć wszystkich cieni. Pięknie się klei, bez kleju żadnego. Że jest przepiękny. Drugim palcem będzie mi łatwiej. Nie chcę, żeby ten film trwał godzinę, więc ja po prostu resztę makijażu sobie dokończę poza wami. I tylko wrócę na podsumowanie tej paletki, bo robiłam taki dłuższy wstęp, gdzie robiliśmy sobie, układaliśmy te cienie i swatche, więc już nie chciałabym absolutnie przedłużać tego, ale jest to piękne. Wrócę do tego brązu i jeszcze tu sobie to wzmocnię, tak jak tam mogę. O, piękny, pięknie, naprawdę. I teraz idę po ten cień, a ten cień mnie po prostu ekscytuje. Lecę po ten jasny. On wygląda obłędnie. I on powinien być w tych chłodnych, nie w tych. To jest jakiś duochrom. On jest jakiś taki żółty. Wydaje mi się, że ten powinien być w tych chłodnych. Znowu tutaj pomyliłam kolorystykę. To nic, sobie przemienię, ale już go użyję, miałam na niego ochotę. Boże, on jest tak piękny. I ma takie złotą, taką złotą drobinę. Albo przy tych cieniach tak wygląda. Ale jest niesamowity. Jest niesamowity ten cień. To jest normalny taki zwyklaczek, słuchajcie, ten makijaż. Normalny, dzienny makijaż. Ale ten błysk zrobił cały ten makijaż, bym powiedziała. Przemieniłam, słuchajcie, wzięłam ten drugi, a ten właśnie wydaje mi się, że jest taki chłodniejszy. Wzięłam do tej chłodniejszej palety, bardzo mi się ona też podoba. Pomalowałam sobie górne rzęsy i nałożyłam korektor. I przychodzę do was, żeby zrobić dół powieki. I pomyślałam sobie, że jednak sięgnę po tę paletkę jeszcze i zrobię dół. I zrobię dół właśnie... najpierw tym, później przyciemnię tym i nałożę to na dół powieki też, na sam środek, więc biorę sobie pędzelek taki mały, puchaty i właśnie tym cieniem najpierw zrobię taką bazę jakby. No, on też tak wypada dosyć właśnie chłodnawo. Bardziej jest chłodny niż neutralny. Jest neutralny, ale z takimi podtonami chłodniejszymi, więc myślę, że bardzo fajnie sobie stworzyłam tę paletkę właśnie. Może tu mogłam wziąć jakąś ciemniejszą szarość, ale nie, to jest w zupełności wystarczające. Tak mi się wydaje. I właśnie teraz wezmę sobie ten ciemny. I tym ciemnym, tak bardziej zewnętrzny kącik przyciemnię. Ale też nie jakoś tak strasznie mocno, tylko rozblendowując to. I na środek dam ten błysk, także już będę miała prawie praktycznie wszystkie cienie oprócz jednego użyte w tym makijażu. Też tak macie w ogóle, że jak macie nową paletę,
to macie takie poczucie, bo to nie jest tylko do filmu. Ja tak w ogóle mam, że jak przychodzi nowa paleta, to ja chcę użyć wszystkich cieni, jakie w niej są i czasami to jest niemożliwe, a czasami tak kombinuję z makijażem, żeby faktycznie, słuchajcie, użyć. Dobra, teraz wezmę sobie taki malusieńki pędzelek i właśnie ten cień, on mi się mega podoba, to jest taki właśnie bardziej płatkowy, tu na środeczek. I jeszcze trzeba coś na linię wodną wymyślić. Słuchajcie, to są cienie, których ja nie używam pod nie żadnego kleju, niczego. Często mi się po prostu nie chce. Zatem mam klej z My Secret, który rozpuszcza często cienie pod spodem. Bonyx mi się skończył, został mi tylko ten. Jakoś nie dokupuję, bo mało używam, bo mi się na ogół nie chce. Po prostu jestem leniwa w tej kwestii. No i pięknie. I teraz wewnętrzny kącik. Dalej pojadę już tym chłodnym. Czyli już tutaj tylko tak delikatnie zaznaczę. Ale ten cień jest po prostu boski. Ten cień jest boski. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Skończę makijaż cery i przyjdę do Was, podsumujemy. No i dobra, kochani. Ja przychodzę do Was już ze skończonym makijażem. I naprawdę nie użyłam tylko tak naprawdę z najnowszych cieni tego jednego, który przełożyłam już do tej palety i to jest ten. Słoczę wszystkie mięśnie, wiecie jak to wygląda, widzicie jaki powstał makijaż. Weselny, moim skromnym zdaniem. Ten błysk i to co on wyprawia na oczach, to jest coś po prostu pięknego. Coś pięknego, niesamowitego. Ten błysk dolny ma takie zielonkawe podtony, jest przecudowny, idealnie pasuje, mam wrażenie też. Fantastycznie się z tym pracuje, to nie ulega żadnym wątpliwościom, ani też to nie był film z cyklu no to zobaczmy co to za formuła, ja wiem co to jest za formuła, to jest formuła nie totalnie sucha, tylko taka bardziej kremowa, to jest formuła samoblendująca się, bardzo mocno napigmentowana, stworzycie tym bardzo mocny look, ale też coś bardziej delikatnego, totalnie bezproblemowe, a błyski to są błyski z kosmosu, słuchajcie, to są takie błyski wręcz płatkowe, które tak się przyklejają do palca z takimi aż płatami. Fakt, że czasami może trzeba z nimi bardziej uważać, ale akurat wszystkie te, które tu są, ten jest niby taki płatkowy, ale super się z nim pracuje, jak widzicie, bardzo fajnie wygląda. Ja jestem zachwycona z tego efektu i mogę iść i nagrywać dalsze filmy. Bo naprawdę efekt, który powstał, to jak mi się z tym pracowało, jakie to było szybkie, jest fenomenalny i myślę, że ich właśnie użyję do tego weselnego makijażu. Odtworzę tamten, ale właśnie tymi cieniami. Także no to jest cudeńko. Ja Wam serdecznie polecam. Za jedną paletkę zapłaciłam 35 zł. Jeżeli macie jakieś swoje paletki magnetyczne, no to nie potrzebujecie tych D-Dots, także po prostu sobie poukładacie i tak jak Wam pasuje i będziecie mieli, bo one są przepiękne, to są idealne kolory dzienne, moim zdaniem, w punkty neutralne, naprawdę. Ta druga paletka, którą sobie zrobiłam, nie jest ciut chłodniejsza i to widać delikatnie, ale nadal neutralna, pozostająca w tej kolorystyce neutralnej, idąca bardziej w chłód. Natomiast ta druga paletka, którą mam, to jest dla mnie 100% neutralności. Dla mnie tu nie ma ciepła, ja tu nie widzę żadnego ciepła. No po prostu jestem zachwycona tym makijażem, oglądam się cały czas w lustrze. Nie jest to normalne. Dzięki. Idę teraz ten film zmontować, bo muszę go jeszcze wpuścić do YouTube'a, żebyście go sobie dzisiaj obejrzeli i mam nadzieję, że taka formuła filmu Wam się spodobała.
za dzisiaj serdeczne dzięki, do następnego. Pa!